serdecznie na pierwszej konferencji prasowej Europejskiego Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich. Po 25 latach, po ćwierć wieku niepodległej Rzeczpospolitej i po 34 latach od wprowadzenia stanu wojennego jesteśmy w sytuacji, w której 99% zbrodniarzy komunistycznych nie zostało pociągniętych do odpowiedzialności karnej. Bardzo wielu z nich, ponad 1000 z nich, kieruje dalej sądami, prokuraturą i policją w naszym kraju. Więcej zostało rozliczonych zbrodniarzy komunistycznych z czasów stalinowskich po odwilży 56 roku, gdzie 3 sędziów wyrzucono i skazano za zbrodnie stalinowskie. Nawet 3 nie rozliczono za stan wojenny. Ani jeden, przypominam, sędzia, ani jeden prokurator stanu wojennego nie poniósł odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe. Wręcz przeciwnie, wielu tych prominentów dzisiaj kieruje ważnymi instytucjami, jak choćby sędzia Godyń, który jest prezesem Izby Sądu Najwyższego, czy pułkownik Sławomir Gorzkiewicz, który jest zastępcą szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, nadzoruje śledztwo smoleńskie. Ponieważ jako weterani walki o niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą, tak jak tu siedzimy, to jest tu oczywiście marszałek senior, pan Kornel Morawiecki, przewodniczący Solidarności Walczącej, przywódca największej konspiracyjnej organizacji antykomunistycznej w czasach stanu wojennego w PRL-u. Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana, szefa zresztą wydawnictwa polskiego KPN-u, obaj z Komitetu Katyńskiego postawili pierwszy krzyż katyński w PRL-u, który jeden dzień, zdaje się, tylko się uchował. Kilka godzin. Maciej Lisowski z Fundacji Lex Nostra, która nas przygarnęła w sensie prawnym, bo potrzebujemy obsługi, będziemy na pewno mieli problemy sądowe, cywilne z tą szajką zbrodniarzy, bo będą się pewnie bronić, tak jak w Niemczech, we Francji było, wytaczali procesy. My idziemy, proszę Państwa, tą samą drogą. No, oczywiście jest też pan Zygmunt Miernik, znany z protestów w sprawie Kiszczaka Tortowego i dzięki niemu skazany został Kiszczak. Jest też pan poseł Sytek i Kazimierczak, koledzy, którzy wywalczyli w Sejmie pierwszej kadencji ustawę, że zbrodnie komunistyczne nie ulegają przedawnieniu. Choć Sąd Najwyższy ostatnio wydał sobie uchwałę, że co prawda nie ulegają przedawnieniu, ale jednak ulegają. I w związku z tym dzisiaj prokuratorzy IPN-u wyłącznie mogą walczyć o kwalifikacje z zarzutu zbrodni przeciwko ludzkości. Na szczęście ona jest dosyć podobna, więc będziemy szli tym trochę. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, w wiele środowisk, połączyć siły, bo są wśród nas ludzie i z Ruchu Narodowego, i z podziemia, i z PiS-u, i związani z ruchem Kukiza, oczywiście Konfederacji Polski Niepodległej, największej jawnej organizacji antykomunistycznej w PRL-u. Są też z nami ludzie z Ruchu Wolność i Pokój, z NZS-u, z Federacji Młodzieży Walczącej. Tu jest, proszę Państwa, lista założycieli naszego centrum. Każdy z dziennikarzy to otrzyma. To jest imponująca lista praktycznie zdecydowanej większości żyjących przywódców opozycji antykomunistycznej z czasów PRL-u. Wszyscy oni jak jeden mąż, mimo wcześniejszych podziałów, bo przecież jedni byli za Wałęsą, drudzy przeciw, różne były między nami tutaj poglądy, ale postanowiliśmy się porozumieć w sprawie konieczności po prostu zmotywowania opinii publicznej do tego, żeby się zająć tym poważnym. Nie jest poważnym spór o ilość krzeseł w Trybunale Konstytucyjnym. Poważnym problemem jest to, że trzeba po prostu zamknąć przeszłość, żebyśmy mogli być normalnym krajem Unii Europejskiej. Żeby być normalnym europejskim krajem, to trzeba zamknąć wiek o historii, żeby w ogóle była lewica w Polsce nieskompromitowana, bo też jest potrzebna przecież, to też trzeba przerwać to dziedzictwo, spuściznę pieniędzy moskiewskich i zbrodniarzy z Komitetu Centralnego, którzy wydawali polecenia przecież o aresztowaniu nas, tak jak tu siedzimy, wydawali polecenia o zabiciu Przemyka czy księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj zresztą idziemy wieczorem pod mieszkanie na placu Unii Lubelskiej, pod mieszkanie generała Ciastonia z tej sprawy słynnej Popiełuszki i internowania działaczy Solidarności w namiotach wojskowych. Także zebraliśmy się, zaczynamy pracę tego centrum. To centrum jest pomyślane na wzór
Centrum Ścigania Zbrodniarzy Hitlerowskich, które zorganizował Szymon Wiesenthal w Wiedniu. Będziemy szli dokładnie tą samą drogą, ponieważ widzimy, że we Francji, w Austrii, w Niemczech były te same problemy z rozliczeniem zbrodni faszystowskich. My też mamy, proszę Państwa, o dziwo pewne zbrodnie faszystowskie w Polsce nierozwikłane i nieosądzone i nietropione. Dotyczą one przede wszystkim tych zbrodni, które dokonywali funkcjonariusze, którzy przeszli na stronę Gestapo, wydawali kierownictwo Armii Krajowej, później zostali wykorzystani przez Urząd Bezpieczeństwa, część przez Stasi. Również część morderców z Powstania Warszawskiego nie była ścigana z powodów politycznych, ponieważ władza PRL nie chciała bronić dobrego imienia powstańców warszawskich. Także mamy bardzo dużo do zrobienia, to jest wreszcie dzisiaj można powiedzieć ponad nasze siły, ale zaczynamy, bo główna nasza siła jest moralna, tak jak zaczynaliśmy w latach 70. jawną opozycję, jak tu siedzimy, większość wtedy zaczynała. Ja wtedy jako 16-letni chłopak, a Kornel jako przywódca tej opozycji, redaktor najważniejszej chyba gazety podziemnej, opozycyjność wtedy. Nie marzyło nam się, że będzie Polska niepodległa i jest Polska niepodległa. I teraz przed nami prostsze zadanie, żeby ona była praworządna. To znaczy, żeby bandyci, zbrodniarze, przestępcy nie kierowali głównymi organami państwa, żeby rozliczyć system, żeby no nikt się nie chwalił, że był w PZPR-ze i był dumny z tego, że był komunistą. To trzeba po prostu zakończyć. Panie marszałku, proszę. Ja się podpisuję pod tym, co mówił wywiadam. No, chcę tutaj Państwu powiedzieć, że takim no, dla nas symbolem trochę tego naszego ruchu jest obecność wielkiego dysydenta rosyjskiego, Władimira Bukowskiego, który zgodził się, był bardzo chory już w Londynie, zgodził się do nas dopisać, bo też uważa, że sprawa rozliczeń komunizmu to jest sprawa bardzo ważna moralnie i ważna sprawa na przyszłość. Ponad nasze, ponad jego życie nawet. I chciałby jeszcze tutaj swój udział w tym mieć, chociaż już tyle, ile on zrobił w tym względzie, żeby komunizm miał prawdę, żeby ta prawda o komunizmie się przebiła na zachód, to mało kto z nas, mało kto z nas Polaków. Tak? Taki aspekt jeszcze jest jeden tego wszystkiego, taki głębszy, że przecież te setki tych Polaków, naszych rodaków, którzy byli uczestnikami komunistycznych zbrodni, tak? Oni, żeby się poczuli w pełni z nami, to oni powinni być ukarani, w sensie chociażby symbolicznym, i posypać głowy popiołem, przyznać się do błędu i wtedy możemy im wybaczyć i wtedy możemy być razem naprawdę. Bo to jest dopiero zamknięcie tej komunistycznej karty, tak? Kiedy ideologia, kiedy zbrodnia pójdzie precz, a wszyscy inni, nawet ci, którzy w tym uczestniczyli, będą ukarani i będą mogli na nowo podjąć, tak jak w chrześcijaństwie, swoje życie już z pokutą, bez tego piętna zbrodniarza. To jest takim naszym jednym z wielkich celów, które tu sobie podejmujemy. Tak rozumiem tego, prawda, to co mówimy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, rozpoczynając nowy etap naszej ojczyzny po zmianie władzy, żeby działała ona sprawnie, musi być odbudowa zarówno najważniejsza moralna. Nie mogą być ludzie bezkarni, którzy przez tyle dziesięcioleci w świetle wszelkich widomych znaków byli przestępcami, zbrodniarzami, złodziejami, a dzisiaj nie dosięgła ich ani jednego ręka sprawiedliwości. Podrabiali się fortun naszym kosztem, dzisiaj żyją tak, jak żyli zbrodniarze katyńscy w Rosji, odznaczani, awansowani, umierali śmiercią naturalną w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. W latach 90. 90. Na 2001 roku jeszcze żył i Mołotow, i Tokariew, i jeszcze
Sopronienko. Dzisiaj żyją jeszcze ci, którzy skazywali naszych braci, bohaterów, żołnierzy niezłomnych z podziemia na karę śmierci, pobierają wielotysięczne emerytury, podczas gdy ci, co walczyli o wolną Polskę, stracili zdrowie, życie, muszą wybierać jedzenie, lekarstwa lub opłaty. Tak dalej żyć nie można. Musi nastąpić odrodzenie moralne, bo bez odrodzenia moralnego nie będzie także rozwoju gospodarczego. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Polacy myślą, że w swojej wielkiej większości po prostu są na to przygotowani, żądają tego i oczekują. Nic się nie dzieje bez przypadku. Zwycięstwo sił patriotycznych to też efekt działania tych band, które przez dziesięciolecia okradały Polskę tak skutecznie, że dziś jesteśmy nędzarzami Europy, jesteśmy przed Rumunią lub za Rumunią, zarówno pod każdym względem rozwoju. I to musimy skończyć, wskazać winnych i najważniejsze, bez względu na ich stan zdrowia i wiek, powinni być potępieni, ukarani. Co innego jest wsadzenie ich do więzienia. Muszą być potępieni moralnie, po prostu. Dziękuję bardzo. Jeszcze słowo chciałem powiedzieć, bo jesteśmy w przeddzień rocznicy stanu wojennego, tak? I to nie chodzi nam tylko o zbrodnie stalinowskie, ale chodzi nam o to, żeby również tą czarną kartę historii lat 80. stanu wojennego, to uderzenie w solidarność, w naród, też żeby rozliczyć, oczyścić. No mamy przecież morderstwo naszych kapelanów, księdza Niedzielaka, Suchowolca i Popiełuszki, cały czas niewyjaśnione. Wszystkie trzy nie wiemy, kto zrobił naprawdę. Panie Maćku, pan Maciej Lisowski na koniec, proszę bardzo. Dlatego Fundacja Lex Nostra zaangażowała się w ten projekt, ponieważ jesteśmy za tym, żeby po pierwsze wypunktować, po drugie rozliczyć te osoby, które miały do czynienia ze zbrodniami, które popełniły zbrodnie. Nie dlatego, że chcemy rewanżu, tylko dlatego, że te osoby mają cały czas wpływ na nasze bieżące życie polityczne, społeczne. I tutaj trzeba bardzo mocno postawić wykrzyknik, że osoby, które wielokrotnie dopuściły się, czy dopuszczały się wcześniej naruszeń prawa, dopuszczały się zbrodni komunistycznych, muszą być wyeliminowane z życia społecznego, politycznego, obecnego. Dziękuję bardzo. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tu jest, rozdamy oczywiście skład całego Komitetu Honorowego. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Czy wszystko jasne? Jaki jest kolejny krok? To jest pierwszy krok. Drugi krok, proszę Państwa, wybierzemy, stworzymy listę. Myślę, że w styczniu będzie kolejna konferencja prasowa. Zrobimy listę tych funkcjonariuszy, których znamy, ponieważ my wiemy, że jest około 1000 sędziów, około 3000 prokuratorów, około 7 do 10 tysięcy funkcjonariuszy policji, którzy prowadzili działania wymierzone przeciwko podstawowym interesom polskich sił patriotycznych, przeciwko polskiej racji stanu, wysługiwali się Moskwie. Dam jakieś przykłady, żeby nie być gołosłowny. Zacznę od generała dwugwiazdkowego Godynia, sędziego Presa Izby Sądu Najwyższego. To jest sędzia, który skazał mojego kolegę z Huty Beldon za to, że nosił kanapki dla strajkujących górników na kopalni Wujek na rok bezwzględnego więzienia. W efekcie stracił mieszkanie zakładowe, pracę, dochody. No, po prostu w sytuacji dramatycznej z żoną i z dzieckiem małym musiał wyemigrować. Możecie złamane zupełnie. Pan kapitan awansował ci do generała. Pułkownik Sławomir Gorzkiewicz, zastępca szefa Naczelnej Prokuratury Wojskowej, dzisiaj nadzorującej śledztwo smoleńskie, jako porucznik oskarżał nas, kierownictwo opozycji demokratycznej, o próbę zerwania jedności sojuszniczej z bratnim Związkiem Radzieckim. I ten pachołek Moskwy dzisiaj jest awansowany z porucznika na pułkownika, bierze wielkie pieniądze i w śledztwie smoleńskim widzimy, jak nadzorują to śledztwo, jak świetnie dbają o polskie interesy w relacji z Rosją. Kolejny przykład.
Prokurator Artur Kasyk z prokuratury krajowej. Dzisiaj wielka gwiazda, widzę, w jednej z telewizji komercyjnych udziela porad Polakom, jak należy działać praworządnie. Kiedy zostałem aresztowany przez grupę antyterrorystyczną w PRL-u, właściwie zła nazwa, bo to była grupa terrorystyczna, ona nigdy nie szukała terrorystów, ale była taka grupa, jest taki fachowiec z telewizji, występuje. Przypomnijmy, to też ważna zbrodnia, której w ogóle nikt się nie pamięta. PRL za czasów Jaruzelskiego i Kiszczaka zorganizował obozy treningowe dla terrorystów palestyńskich, którzy po szkoleniu w PRL-u wysadzali dyskoteki we Włoszech, Niemczech, we Francji, gdzie zabijano żołnierzy amerykańskich i postronne, niewinne osoby. Szkolono normalnie i dawano broń i materiały wybuchowe terrorystom, którzy mordowali. Więc jak ktoś mówi, bo często słyszymy, że działacze opozycji to terroryści, nawet niedawno ktoś to opowiadał, ale to Jaruzelski opowiadał w swoim przemówieniu i była grupa. Na kopalni Wujek też przypominam, nie strzelali SB-cy czy milicjanci, tylko pluton antyterrorystyczny specjalnie Milicji Obywatelskiej przeszkolonych przez taterników zbrodniarzy. Mamy bardzo dużo przykładów. Chcemy zrobić na styczeń listę pierwszą, których się domagamy od nowego rządu, żeby się za to zabrać, żeby rozwiązać prokuraturę wojskową, bo to jest w ogóle zorganizowana grupa przestępcza. Mamy listę tam około chyba 27 prokuratorów, którzy skazywali nas, oskarżali nas w stanie wojennym, pachołków moskiewskich. I dalej pracują, to jest szokujące. To jest rozległy problem. Nie chciałbym dzisiaj tego szczegółowo opowiadać, bo jesteśmy w trakcie tropienia. Są bardzo dużo, dostajemy informacji. Otwieramy portal pod adresem www.centrumścigania.pl. Każdy może nam zgłaszać informacje. Na przykład zgłosił nam się taki internowany z Jastrzębia chłopak. Okazuje się, że sędzia delegowany z Sądu Okręgowego w Katowicach, zresztą szkolący tam sędziów, to jest zbrodniarz, który go skazał w stanie wojennym. A robiono z niego gwiazdę sędziowską. Więc no ja się dowiedziałem, też mi powiedział taki człowiek, z którym siedziałem w więzieniu, że go skazała pani, która jest dzisiaj wiceszefową Krajowej Szkoły Sądownictwa. Sędzia. Skazała go, chłopaka, który miał 3 ulotki w plecaku, na bezwzględny rok więzienia i siedział w więzieniu na Rakowieckiej. Tam go poznałem. I tacy sędziowie nam dzisiaj szkolą sędziów i deprawują kolejne pokolenia. Już nie mówię o milicjantach, bo to wszyscy wiemy. Jeszcze niedawno był taki zastępca komendanta głównego policji, co twierdził, że nie był na wujku. Jak pokazaliśmy dokumenty, że dostał nagrodę za pacyfikowanie kopalni Wujek, to powiedział: o, zapomniałem, prawda? Bo to wiecie, to jest takie częste wydarzenie, że można zapomnieć, że się pałowało ludzi i pomagało się w strzelaniu do robotników. Także my mamy... Największym problemem jest policja. Dlaczego? Bo tysiące funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa przeszło przede wszystkim do policji, a uniknęli weryfikacji i nie szli do UOP-u, tylko szli do milicji, a z milicji do policji i to pozwalało uniknąć weryfikacji. Około 500 poszło na sędziów, prokuratorów, oczywiście bardzo dużo do firm ochroniarskich. Zrobimy listę na przyszły rok i zaczniemy punktowo wybierać, tak jak Francuzi zaczęli. Represjonowani we Francji, którzy widzieli, że rząd Vichy nie jest rozliczany. To samo w Niemczech było, tam też Trybunał Niemiecki chronił zbrodniarzy hitlerowskich. Przez około 20 lat. Tak jest zawsze pokoleniowo, że ta szajka ma duże kontakty, jeszcze się chroni. Ale dzisiaj nam już pomaga biologia. Wchodzą nowe pokolenia ludzi. Ludzie chcą standardów europejskich jawności. Na tym przede wszystkim będziemy się opierać. Jawnego dostępu do informacji, co oni robili, skąd się wzięli. Żeby nam się ci sędziowie milescy na telefon dalej nie mnożyli. Trzeba zakończyć to, rozliczyć to truchno PRL-u, żeby móc normalny kraj budować. Bez korupcji, bez sędziów na telefon, bez dyspozycyjnych prokuratorów, bez policjantów za łapówkę. No chcemy normalnego kraju, chcemy to zostawić jako odchodzące pokolenie młodym, żeby mieli normalne państwo. I teraz w styczniu na pewno zrobimy, będziemy co chwilę robić kolejne akcje widowiskowe, tak jak była akcja tortowa tej kolegi Miernika i dzięki niemu Kiszczak został skazany prawomocnie, pierwszy zbrodniarz, przywódca PRL-u i nie leży na Powązkach. To jest bardzo ważna, wielka sprawa. I w styczniu pokażemy listę pierwszą, oczywiście będziemy ją uzupełniać tak jak Wiesenthal, listę zbrodniarzy komunistycznych z imienia, nazwiska, z funkcji, często z zamieszkania. Dzisiaj idziemy na Plac Konstytucji pod miejsce zamieszkania generała Ciastonia, byłego wiceministra spraw wewnętrznych u Kiszczaka Jaruzelskiego. Także mamy duże plany, wątłe siły, bo robimy to wszystko społecznie, ale na szczęście właściwie wszystkie środowiska, te patriotyczne, opozycyjne, się tutaj porozumiały wreszcie w tej sprawie i chcemy się skupić na żyjących.
Nie tyle to, co robi IPN i słusznie, że upowszechnia prawdę historyczną, tylko my chcemy rozwiązać realne problemy i żeby nie było sporów o trzeciorzędne sprawy w Polsce, o stołki 3, czy 2, czy 5, czy 7. My chcemy naprawdę, żeby to był normalny kraj, żebyśmy byli dumni z tego kraju, żeby nam oprawcy nie pluli w twarz w telewizji, żeby nie było zamieszania moralnego w młodym pokoleniu w szkołach. To wszystko musi być poukładane i czas najwyższy. I myślę, że idzie dobry czas dla Polski, jak widzę postawę pana marszałka seniora i tego, jak go słuchają różne kluby parlamentarne. To naprawdę wydaje mi się, że idzie dobry czas, żeby tą wreszcie sprawę załatwić. Dziwię się w ogóle, że przez ćwierć wieku tej prostej sprawy żadna ekipa nie potrafiła rozwiązać i my to chcemy namówić Polskę, Polaków, media, obywateli, rząd, wszystkich, kto jest dobrej woli, żeby tą sprawę zamknąć. Chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bo oprócz tego aspektu, o którym tu koledzy mówili słusznie, sprawiedliwość musi być sprawiedliwością, ona się musi zdarzyć. Automatycznie możemy załatwić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie to, ten zaklęty krąg, który się ciągnie od czasu powstania kościuszkowskiego, poprzez poszczególne powstania i tak dalej. Otóż za każdym razem ci, którzy lali krew, co dawali życie i wszystkie inne swoje rzeczy, tracili na tym, a zyskiwali zdrajcy, zyskiwali kolaboranci. I dzisiaj, dzięki temu właśnie, nie dzięki innym sprawom, jest to, że 50% naszych obywateli się nie włącza w demokrację, bo nie wierzy. Bo nie wierzy, dopóki nie będzie sprawiedliwości, to tak długo oni się tego nie włączą. Także że bardzo często w takich środowiskach mówimy, gdzie jest młodzież. Młodzież ma swój mózg. Młodzież wie, że dopóki nie ma prawdy, a prawdą jest właśnie sprawiedliwość, do tego czasu też spaczy z boku biernie. A to może nam się udać automatycznie przy tego typu rozwiązaniach. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś kwestie jeszcze Państwa, coś interesuje? Myślę, że dużośmy na pierwszą konferencję powiedzieli. Będziemy regularnie się spotykać. Mamy swój portal internetowy. Zapraszamy dzisiaj na godzinę 23 pod dom generała Ciastonia na Placu Konstytucji. Będziemy też pod domem Unii Lubelskiej. Tak. Będziemy też pod domem Urbana. Niektórzy z nas wiem, że też jadą. Ja jadę też na pikietę. Także będzie dzisiaj dużo w rocznicę. Dzisiaj jest rocznica kontra. Stan wojenny zaczął się, proszę Państwa, o 22.12 grudnia rozpoczęto akcję Jodła masowego internowania, aresztowania nas i rocznica jest dzisiaj oczywiście. I dzisiaj dlatego robiliśmy tą konferencję prasową i dzisiaj zaczynamy symbolicznie to centrum. Ujawniliśmy, bo prace już ponad rok trwają, żeby to wszystkie środowiska pomagały. Bardzo, tak, chciałem. Mogę to potwierdzić, gdyż ja zatrzymany byłem, kiedy jeszcze był program telewizyjny. Dopiero o 24 program został przerwany. Wtedy już mi wyłamano drzwi, wtargnięto do domu, bo trudno mówić o wejściu. Nawet nie dano mi założyć czegokolwiek, jakiejś kurtki, butów, tak jak stałem. Kilkanaście razy dostałem w łeb, już byłem zapuszkowany w tym japońskim samochodzie, zobosuce, jakbyśmy to nazywali. A proszę Państwa, wracając do czasów dzisiejszych, to nie tylko. Musimy przerwać w sądownictwie dziedziczenie zawodu. To jest straszne. Ci sędziowie są tak skorumpowani między prokuraturą, oni się wzajemnie korumpują. Prokuratura, policja, władze wewnętrzne własne, bo to od sądu rejonowego przez sąd okręgowy. Nie znam przypadku, żeby można było wyłączyć sędziego, który jest na żądanie. Ja będę może nie mówił o swoich przykładach, ale o wielu innych kolegach. Sędziowie, to na przykład, który... No i co z tego, że pani ma rację, jak on jest sędzią, może pani skazać. On nie będzie wysłuchiwał naszych świadków, bo jeden policjant widział, drugi potwierdził, trzeci mówił logicznie. A policja to jest powszechnego zaufania w społeczeństwie. No i to wystarczy skazać na grzywnę, na więzienie, w zawieszeniu lub bezwzględne kary. Nie może tak być. Sędziowie muszą ponosić odpowiedzialność za swoje wyroki i myślę, że już niedługo nastąpi taki czas, jak jest ta sekcja X nierozwiązanych morderstw. Tak będzie sekcja X sprawdzenia wydanych postanowień. Część naszych postanowień tutaj wszystkie, jak tutaj siedzimy. Nie, dzisiaj tego nie omawiamy, no, bo to jest... Więc będzie też do rozprowadzenia. Jest to następny też nasz krok. I cel, bo tylko rozliczone zbrodnie nie będą rodzić nowych zbrodni. Dlatego jest to naprawdę bardzo ważne i bardzo, żebyście Państwo rzetelnie przekazywali. Ja tutaj z kolegą nie wyszłem w Trybunale Konstytucyjnym, żeby zaistnieć. Ja nie rzuciłem tortem, żeby zaistnieć. Ja rzuciłem po to, żeby wstrząsnąć
wami, dziennikarzami i opinią publiczną, co się dzieje w tych sądach. Czemu żaden sędzia nie został rozliczony? Czemu żaden opinii, które wydawał na temat zdrowia Kiszczaka, nie został pociągnięty do odpowiedzialności za fałszywe opinie, za krzywoprzysięstwo? Kiedy były opinie, on nie mógł ustąpić w sądzie, na drugi dzień z zakupami latał po targu. I nikt na to nie chciał rozliczyć, no bo to nieistotne szczegóły. Wszystko, proszę Państwa, jest istotne. Bo tylko, żebyście wy mieli młodzi lepiej w tym kraju. Moje dzieci nie musieliście migrować. Bo kraj jest miodem, mlekiem miodem płynący. Ale nie mogą być tacy nowi bogatcy, co obrośli tym majątkiem narodowym. Nie wiadomo jak. Żaden z nich. Palikotowi nie wystarczy napuścić brodę, jak powiedziałem, że budował opozycjonistę. A jak się nabył majątku, to nikt nie umie powiedzieć, no znalazł, wygrał. Proszę Państwa, dość złodziejstwa, dość grabieży kraju. I ani dnia dłużej nie może być to, co jest jeszcze obecnie. I myślę, że nowe władze, nowe ekipy, będziemy im patrzeć na ręce. Zrobiłem osobiście błąd w latach 80., 90., jak doszli moi koledzy na różne stanowiska, że nie sprowadzaliśmy ich na ziemię, jak się co niektórzy zaczęli urządzać. A trzeba było ich krótko traktować za łeb i na ziemię z powrotem. Będziemy teraz patrzeć na ręce i będziecie mieć, panowie, panie marszałku, słuchać będziemy waszego bicia serca, nie tylko to, co robicie. Każdego jednego z was. A mamy wielu kolegów, którzy się znamy od wielu lat. Dziękuję. To co, dziękujemy serdecznie. Oczywiście tu są listy założycieli, jeżeli ktoś z dziennikarzy będzie chciał, to proszę bardzo. Dziękujemy serdecznie za przyjęcie. Janusz, poświęcisz mi 5 minut? Nie martwcie mnie, tak potem nowe wybory i PiS nas posadza. Nagrywa, tak? Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest! Wykonać? Tak jest!